Święty Higin urodził się w Atenach. Jego pontyfikat trwał 4 lata, od około 136 roku do około 140. Był następcą Telesfora i 9. papieżem. Głównym źródłem wiadomości o nim jest Liber Pontificalis świętego Ireneusza z Lyonu, który wspomina, że zanim został papieżem, zajmował się filozofią, oraz że za jego pontyfikatu przybyli do Rzymu dwaj znani gnostycy, Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii, aby potwierdzić swoją łączność z Kościołem. Ustalił hierarchię duchowieństwa. Postanowił, że wszystkie kościoły mają być konsekrowane. Zarządził, aby przy chrzcie byli obecni ojciec i matka chrzestna i pomagali w kierowaniu na drogę wiary. Martyrologia podają, że zmarł w więzieniu. Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Watykańskim, niedaleko grobu świętego Piotra.